To zaczynamy, zapraszamy. Zalia, koncert, który otworzył dzisiejszy, pierwszy właściwie wieczór koncertowy naszej imprezy Juwenaliów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 62. Kortowiady. To powiedz, Zalia, na początek, jak ci się tutaj podoba, jak ci się śpiewało. Ten koncert otwierający zawsze to jest dla artystki, artysty takie dodatkowe wyzwanie, no bo właściwie impreza dopiero się rozkręca i trzeba też publiczność nakręcić, prawda? Absolutnie, jest to trochę wyzwanie, szczerze mówiąc, ale mi się bardzo dobrze grało, bo jest przepiękna pogoda. Dla mnie ta pogoda była najważniejsza, bo no, granie w plenerze, jak pada, to jest po prostu straszne. W sensie mi zawsze tak szkoda, nie dość, że wszystkich osób, to jeszcze ja też moknę, więc super, że się udało z taką wspaniałą pogodą. I też, że tyle osób dopisało, pomimo tej wczesnej godziny. Ja się zawsze dziwię, bo ja sama jak chodziłam na Juwenalia, to pamiętam, że ledwo docierałam nawet na ostatni czy przedostatni koncert, bo zawsze tyle się działo. I wiem, że tutaj też się bardzo, bardzo dużo dzieje, więc tym bardziej mega się cieszę, że tyle osób dotarło jednak i było pod sceną. A słyszałaś wcześniej o Kortowiadzie, o tych Juwenaliach olsztyńskich? Ja słyszałam absolutnie, tylko że u mnie zawsze na wszystkie Juwenalia, jak miałam już jeździć, bo rzeczywiście byłam studentką albo byłam w liceum, to zawsze wyjeżdżałam. Albo gdzieś byłam, albo coś innego było, albo jakiś event ze szkoły, bo też miałam taką szkołę, która bardzo wiele rzeczy organizowała, więc zawsze jakoś mnie ominęły Juwenalia. Byłam raz w Warszawie na Juwenaliach, chyba UW. Jak ci się podoba Kortowiada? Miałaś okazję tutaj pochodzić dookoła, zwiedzić to, co przygotowali organizatorzy poza koncertami? Miałam właśnie teraz okazję się przejść i byłam na strefie Konwersa i tutaj po food truckach. Wprawdzie jeszcze nic nie zdążyłam kupić, ale naprawdę, tak jak powiedziałam przed chwilą dziewczynom, że to jest tak na skopyta wszystko zorganizowane i to jest naprawdę fajne, bo i scena jest super. I teraz mówię z takiej artystycznej perspektywy, że naprawdę scena jest wow i fakt, że jest w literę tej, że można sobie pobiegać, pochodzić i w ogóle efekty, które były w trakcie grania, no super. Rozmawialiśmy o tym, zanim zaczęliśmy tutaj rozmowę oficjalnie, że masz szczęście do Olsztyna i tych pięknych olsztyńskich miejsc, bo rok temu spotkaliśmy się też w Olsztynie, w sierpniu, wprawdzie nie w maju, na Olsztyn Green Festivalu. Podobny klimat chyba. Absolutnie. Jeszcze do tego też nad wodą. Ja pamiętam, że ja cały ten właśnie Olsztyn Green przepływałam w ogóle albo na motorówce, albo na rowerku wodnym, bo wcześniej wynajmowaliśmy rowerek. Potem właśnie po koncercie moi znajomi zrobili niespodziankę i wynajęli mi motorówkę, więc to mi się już w ogóle kojarzy tak strasznie miło i wakacyjnie, że super. No właśnie, wakacyjnie o tobie pisze się od jakiegoś czasu, że jesteś specjalistką od wakacyjnych piosenek, od tego klimatu, więc pewnie gdy sezon plenerowy się rozpoczyna, to czujesz się jak ryba w wodzie. Absolutnie. Ja powiem szczerze, że ja totalnie odżywam, jak jest ciepło. W sensie dla mnie pogoda to jest 50% w ogóle wszystkiego, co się dzieje, że mogą się dziać gorsze rzeczy, mogę mieć więcej problemów, ale jest piękna pogoda, ja mogę sobie wyjść, spotkać się ze znajomymi, przejść się po parku, albo nawet zagrać w plenerze. No to jest taki inny klimat, jak możesz zejść ze sceny, jest ciepło, posiedzieć sobie na plaży chociażby, nie wiem, napić się drina, jak jest ciepło wreszcie, a nie po prostu już stać na dworze i marznąć, więc to jest super. Zapytam o ten moment, w którym jesteś teraz. To dobry czas dla ciebie. Była gala Fryderyków, była płyta, teraz koncerty, pewnie duże imprezy także. Jak ty czujesz, jaki to jest moment ten twojej drogi muzycznej i jak chciałabyś wykorzystać ten najbliższy czas także? Wiesz co, ja zawsze patrzę na moją drogę muzyczną w takim... Ja zawsze jestem dwa kroki do przodu, w takim sensie, że ja się tak bardzo nie rozczulam i nie rozwodzę na tym, co jest teraz i dopiero to z perspektywy czasu doceniam, znaczy ja doceniam wszystko, co się dzieje, ale że bardziej z perspektywy czasu mam takie wow, ale super, że to się stało, że to się stało, że mogłam zagrać tu, że mogłam zagrać tam, ale ja jestem tak też wkręcona w wir i pracy i właśnie tego, że dużo się dzieje po prostu i cały czas o, jedziemy tu, jedziemy tam, tutaj mamy nagranie, tu mamy teledysk. Że tak o tym nie myślę, że bardziej coś, co przychodzi, to jest. Staram się robić jak najwięcej, dawać z siebie 250% i się cieszyć właśnie z tego, co jest w danym momencie i też patrzeć z takim, bez takiego stresu i takiej presji na przyszłość. Ale ta płyta była takim momentem, kiedy poczułaś, że zrobiłaś ten ważny krok dla każdego debiutanta? Była. Ja pamiętam, że domykanie płyty było takim momentem, że rzeczywiście powiedziałam, okej, okay, to jest przyklepanie jakiegoś etapu w moim życiu, to jest pokończenie tych wszystkich piosenek, które... No ja wtedy w ogóle przez całe ostatnie dwa lata, czyli całą moją pracę nad płytą byłam cały czas Warszawa-Londyn, więc dla mnie skończenie tej płyty było trochę takim okej. Okay.
teraz mogę chwilę odpocząć, bo cały czas latam, to jest nagranie, to jest coś, to jest teledysk, tutaj piszę teksty. No i jest to na pewno domknięcie jakiegoś etapu. Ja jestem bardzo dumna z Kocham i tęsknię, bardzo lubię tę płytę i na tym mi najbardziej zależało, żebym rzeczywiście po czasie, no jeszcze tak dużo czasu nie minęło, ale żebym rzeczywiście mogła powiedzieć, że jestem z tej płyty dumna i że się jej nie wstydzę, że chętnie, nie wiem, chętnie słucham o niej opinii, jakiekolwiek są, bo mam po prostu swoją jakąś tam, swoje poczucie, że zrobiłam co najlepsze, jakby co, najlepiej jak mogłam na dany moment. A co cię najbardziej ucieszyło z tych rzeczy, które wydarzyły się w związku z płytą już po jej wydaniu? Oj, wiesz co, myślę, że właśnie te recenzje, to, że została nominowana do Fryderyków, to było też takie dla mnie, że okej, okay, że branża też doceniła tę płytę, że rzeczywiście to jest fajna płyta, która jest na takiej granicy popu, alt-popu nawet bardziej, indie. To myślę, że na pewno Fryderyki nominacja to było coś takiego wow dla mnie. Też samo moje release party, które miałam i to ile osób przyszło, ile osób się jara płytą. Też jak ludzie mnie zaczepiają, mówią, że super płyta i że słuchają na okrągło, to jest zawsze mega, mega miłe. I też koncerty oczywiście, że ludzie znają teksty, tam jest dużo piosenek, które nie... że może dużo, może nie tak, ale że są piosenki, które ludzie śpiewają, a które są tylko na płycie, tak? Nie były wcześniej singlami i to jest super, że właśnie ktoś śpiewa Przestrzeń, ktoś śpiewa Jakoś Będzie, Grawitację, która też wyszła tak naprawdę z płytą, więc to jest mega miłe. Czy macie jakieś pytania do Zali po dzisiejszym kortowiadowym koncercie? Słuchajcie, śmiało, naprawdę jesteśmy w takim gronie, że możemy, jeśli macie jakieś pytania, pytać o wszystko. I'm very open, more than open. Jest, już idę do mikrofonu. Cześć. Cześć, ja bym zapytała o ten Londyn. Czy chciałabyś się zdradzić, jak to się potoczyło, że tam trafiłaś, w jakim celu tam wyjechałaś, bo rozumiem, że jesteś z Warszawy i czy to było właśnie, bo mówiłaś, że skończyłaś studia, więc może to studia, ale właśnie jakbyś to rozwinęła i trochę się zdradziła ze swojego życia, jak to wyglądało. Wiesz co, ja miałam tak z Londynem, że zawsze, ja zawsze chciałam tam mieszkać, tylko pamiętam, że dla mnie to był taki strasznie odległy świat, wręcz taki niemożliwe w ogóle do wydarzenia, żebym ja się przeprowadziła do Londynu. No i co teraz, spakuję się w walizkę i jutro jestem w Londynie i mieszkam pod Big Benem. Dosłownie miałam takie myślenie, że w ogóle było to dla mnie nierealne do momentu, kiedy mnie nie zabrała moja przyjaciółka tam i okazało się, że w ogóle bardzo łatwo jest się tam dostać na studia pomimo wszystko, że wiedza muzyczna w Anglii nie jest taka, jak mi się wydawało, bo ja gdzieś w mojej głowie myślałam, że każdy to jest Britney Spears i po prostu, nie wiem, Jacob Collier, a tak nie jest. I rzeczywiście po tym wyjeździe zobaczyłam też te uczelnie, stwierdziłam, że czemu nie spróbować, zaaplikuję. To był ostatni rok, kiedy w ogóle mogłam zaaplikować na studia, bo to było jeszcze przed Brexitem. No, zaaplikowałam i się dostałam i stąd taka decyzja. Ja wiedziałam, że zawsze wiedziałam, że chcę to zrobić, że jakby totalnie, nawet do takiego doświadczenia stricte personalnego mojego, że pojadę gdzieś, wyjadę, będę w innym miejscu, będę mieszkać też sama, no bo nie ukrywam, że żyłam w trochę takiej bańce tego, że mam rodzinę obok, że mieszkam z rodzicami, że mam przyjaciół, że zawsze mam z kim wyjść. I tego się nie docenia, jak się rzeczywiście w tym miejscu na co dzień jest, a nagle wyjeżdżam, nie znam nikogo prawie. Mam tam jakąś jedną koleżankę ze studiów, rozchoruję się, to muszę sama sobie gotować rosół z po prostu gorączką, nie wiem jaką. Ledwo widzę na oczy i robię sobie napar imbirowy i dzwonię do mojej mamy po prostu z płaczem. Dosłownie tak było. Słuchajcie, ja miałam najcięższego COVID-a, przychodziłam właśnie w Anglii. I ja sobie wtedy... W ogóle ten wyjazd mnie bardzo wiele uświadomił. Ja dosłownie 5 dni temu przeleciałam z walizką, więc to jest świeża przeprowadzka z powrotem. Ale bardzo sobie cenię ten czas. Właśnie tam studiowałam muzykę, studiowałam songwriting and vocal performance, więc to też jest związane z muzą. I to mi bardzo też pokazało, że wiele rzeczy, które dla mnie gdzieś tam w głowie były takim trochę za takim chińskim murem, że okej, to nie jest dla mnie, że jakby to jest coś po prostu z innego świata, to jest po prostu inny dimension, który jest dla mnie niedostępny, to mi bardzo złamało tę barierę, że kurde, tam wcale nie jest każdy się wybitnym muzykiem, że jest tam masa muzyków, ale 90% z nich wcale nie jest dobrymi muzykami, tylko że to tak jak w Polsce jest to zamknięte grono ludzi, którzy rzeczywiście się w tej muzyce siedzą i zajmują, że w ogóle Anglia to jest tak naprawdę tylko, no ja teraz to jest kontrowersyjne co powiem, ale nawet Anglicy to mówią, no Anglia jakby...
to Londyn. W takim sensie, że jeśli chcesz robić muzykę, no to, to jedziesz po prostu do Londynu i tam się wszystko dzieje, tam jest branża, tam jest, tam są koncerty, tam jest, tam są zespoły, tam jest praca, więc pojechałam do takiej kolebki totalnie muzyki i mega mnie to otworzyło, tak totalnie mi otworzyło głowę i uważam, że totalnie worth it, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość nawet na chwilę sobie gdzieś wyjechać, naprawdę w życiu nie żałuję tej decyzji, pomimo tego, że się mega utyrałam z tymi powrotami i z nagraniami i z tym, że ja wracałam naprawdę, nawet ostatni mój miesiąc to było ukończenie licencjatu i nagrywaliśmy 2 teledyski w tym czasie, więc ja dosłownie przylatywałam w piątek, bo miałam o 8 rano lot, czyli o 4 musiałam wstać. Nagrywaliśmy teledysk do Babiego Lata, już o 10 byłam na planie, potem cały dzień na planie, w międzyczasie pisałam licencjat i za 2 dni powrót, tak? I ale jest to na pewno journey i przygoda i mega, naprawdę mega mi to otworzyło głowę na to, że wiele rzeczy, które są niemożliwe teoretycznie, są mega możliwe. A tak na marginesie, miałeś okazję bawić się na juwenaliach w Londynie? Czy jest w ogóle tradycja świętowania studenckiego? Wiecie co, tam jest tradycja świętowania codziennego, bym powiedziała. Tam się codziennie świętuje, co jest śmieszne, dlatego że ja mieszkałam, znaczy ja teoretycznie jeszcze tam mieszkam, w dzielnicy Chelsea i tam wszędzie są bary dookoła. Tam ludzie normalnie idą po pracy na piwo, sobie posiedzieć ze znajomymi, tylko że fakt jest taki, że naprawdę wszystko się bardzo szybko zamyka i to jest śmieszne, że dosłownie ostatnio oddałam licencjat w czwartek i chcieliśmy poświętować. Wszystko się zamyka, wszystkie bary 23-24, więc to nawet nie było szansy sobie pójść, a wszystkie jakieś tam kluba, to jednak był czwartek, miały to też jest tam dziwne, że miały ostatnie wyjście o 1, więc a o 2 się zamykały, więc tam dużo rzeczy się bardzo szybko zamyka, co więcej na przykład kluby, do klubów się nie da wejść z zewnątrz. Trzeba być wpisanym na listę, do większości klubów w Londynie. Więc trzeba znać promotorów, trzeba znać ludzi, którzy cię wpiszą na listę, bo nie da się wejść z dworu po prostu, jak się nie jest na liście. Więc Londyn ma swoje, że tak powiem, uroki, ale ma też takie swoje konkret różnice. No teraz jest na przykład ten festiwal Glastonbury, chyba Glastonbury, nie wiem jak to się nazywa. No to mój kolega wynajął dom w środku festiwalu, żeby mieć na ten bilety, na ten festiwal. Więc z całą rodziną, ze wszystkimi znajomymi złożyli się na dom, bo na ten dom jest tam chyba 9 biletów do wejścia, czy 12. Żeby dostać bilety, no to w Polsce się to raczej nie zdarza. No, tam jest dużo takich rzeczy, że ciężko jest gdzieś się dostać, że gdzieś trzeba kogoś znać. Czy mamy jakieś pytania jeszcze? Mamy. Ja mam takie pytanie, bo jednym z artystów też na Kortowiadzie będzie Sarius. I czy właśnie przewidujesz taki duecik z Sariusem na scenie? Bo tam jedną piosenkę wiem, że macie razem. Tak, tak, super jest. I właśnie tak się zastanawiałem, czy jest szansa na taki... O Jezus, wiesz, my z Sariusem to jest w ogóle mega śmieszne. My się z Sariusem nigdy w życiu oficjalnie nie poznaliśmy. No a z takich ciekawostek, że my się znamy przez Olka, przez Czarnego Hi-Fi, który zrobił ten numer, ale to było tak, że my się osobno dogrywaliśmy w studio. Więc ja w ogóle, ja się z Sariusem jako tak, może gdzieś się z nim przecięłam, ale tak jak sprzyłem, no każdy koncertuje, tak? I ja mam dzisiaj koncert tutaj ktoś ma koncert tego samego, a w ogóle w innym mieście. Bardzo ciężko jest grać, żeby rzeczywiście zagrać z kimś na żywo. Dlatego jak już gram na przykład z Lancasterem plany gdzieś albo sprzyłem bezsensownie na żywo, to jest naprawdę dzień święty, żeby coś się tak zgrało. Więc właśnie ja bym bardzo chętnie grała. Ja bym chętnie grała z każdym moim fitem i Mikołaja ściągnęła i wszystkich, ale po prostu to jest mega trudne tak organizacyjnie. A wiemy, chyba Sarius gra w sobotę, tak? Tak, tak? No to my gramy na Juwenaliach Śląskich. No więc dokładnie o tym mówię. Okej, to teraz pytanie ode mnie. Jeśli chodzi o początkujących artystów, to czy te osoby, które pochodzą z Warszawy, to im jest łatwiej zaczynać w tej branży, czy to jest raczej mit? Są skazani powiedzmy na sukces z tego powodu, że są z Warszawy, czy jeśli ktoś jest z jakiejś tam lokalnej, małej miejscowości, to ma powiedzmy równe szanse w tej przestrzeni? Ja myślę, że absolutnie równe, wiesz, bo ja na przykład... Ja mam bardzo dużo znajomych z Warszawy, którzy robią muzykę. Masę i ze szkoły muzycznej, i z
no z wielu miejsc. Ja byłam w dwóch szkołach muzycznych, każdy z tych znajomych prawie, że robi muzykę, a jednak nie robią tej muzyki na taką skalę, żeby grać na, nie wiem, koncerty, że to absolutnie nie jest tak, że jesteś z Warszawy, to robisz karierę. Absolutnie nie. Myślę, że to jest tak jak powiedziałam z Anglią, że trochę tak jest, że łatwiej jest rozwijać swoją karierę, jak jesteś rzeczywiście w tym miejscu typu w Warszawie, tak? Ale to jakby wystarczy się po prostu przeprowadzić, no bo rzeczywiście w Warszawie się głównie dzieją rzeczy, że i wszystkie jakieś branżówki, i wszystkie jakieś, no nie wiem, no też i festiwale, no nie wszystkie oczywiście, ale że dużo, dużo bardzo w Warszawie się dzieje i wytwórnie, i studia nagraniowe, i dużo producentów, większość. Więc z takich względów na pewno jest łatwiej być w Warszawie, ale absolutnie nie powiedziałabym, że to, że jest się warszawiakiem, cokolwiek zmienia. Wręcz powiedziałabym, że absolutnie nic. No ja też, ja mówię z perspektywy osoby, która nie ma nikogo z branży muzycznej w rodzinie. Na przykład moja mama nie ma żadnych znajomych z branży muzycznej, moja mama się muzyką nie zajmuje, mój tata to samo. Nikt z moich tam starszych, że tak powiem, przodków. Więc u mnie to też było trochę takie torowanie sobie samej drogi i to było win or lose. I nie powiedziałabym, że to, że stricte jestem z Warszawy, mi pomogło. Na pewno pomogło mi to, że chodziłam w wiele miejsc, że poznawałam ludzi, ale też tak nie na siłę. Ja zawsze to podkreślam, bo poznawanie ludzi na siłę się kończy zawsze w jednym wielkim disaster po prostu. I czasami lepiej kogoś poznać 3 czy 5 lat później, ale w fajnych okolicznościach i warunkach. Więc... No, więc myślę, że absolutnie Warszawa fajnie, bo w Warszawie się dużo dzieje. Z tego względu, a nie ze względu na to, że ten, kto jest w Warszawie, to wygrywa. Bo naprawdę jest masa artystów w Wawie, którzy nie robią tej muzyki na większą skalę. To jeszcze mam drugie pytanie, jeśli nikt... Proszę. Jeśli chodzi o Londyn, twój pobyt w Londynie, czy udało ci się w ogóle zwiedzić Wielką Brytanię? Czy tej kultury trochę łyknęłaś i czy doświadczyłaś jakiegoś szoku kulturowego w ogóle? Ojej, wiesz, ja zawsze to będę podkreślać, że wszystkie osoby, które tutaj siedzą, gdyby pojechały do Anglii, są privileged po prostu. Jakby jesteśmy uprzywilejowani i to jest pierwsza rzecz, jaką zawsze będę mówić. Ja bardzo lubię Londyn, bardzo dobrze mi się tam mieszkało. Mieszkałam w Chelsea. To jest w ogóle absolutnie biała dzielnica, więc ja jakby mówię z perspektywy osoby, która rzeczywiście jest Europejką, która ma taki kolor skóry, jaki ma, która ma pre-settled status, to też jest kolejna rzecz. Ja miałam naprawdę bardzo dużego farta i dlatego lubię Wielką Brytanię. Ja wiem, że tam niektórym ludziom jest bardzo trudno, dlatego ja ich absolutnie nie wybielam, bo wiem, że Londyn ma swoje ciemne strony i ja też takie strony poznałam i ja w ogóle miałam raz sytuację, że zostałam prawie porwana. To jest jeszcze inna historia. W Hackney właśnie. I to tak absolutnie bez beki. Więc w Londynie jest fajnie, ale Londyn trzeba poznać i trochę się nauczyć tam żyć, że w Londynie, Londyn na przykład, ja zawsze się porównuję Londyn do Warszawy, że Londyn to nie Warszawa i w Londynie nie mogę sobie od trzeciej czy o drugiej w nocy chodzić w słuchawkach i wracać do domu na piechotę, tylko raczej muszę się obracać, kumać, co się dzieje dookoła, raczej nie wracam sama busem. Ale absolutnie poznałam kulturę, ja bardzo, bardzo lubię Londyn, bardzo lubię Brytyjczyków. Ja tak naprawdę wszyscy moi przyjaciele stamtąd to są Brytyjczycy, więc nie odczułam tego takiego switch, że okej, ona jest Polką, to jest gorsza, a wręcz to jest właśnie bardzo śmieszne, bo trochę się tego bałam, w sumie nieuzasadnione, ale ja pierwsze, co zawsze mówię, jak się komuś przedstawiam, to mówię, oh, hi, I'm Julia, I'm Polish, bla, 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 bla. I dla nich to jest mega ekscytujące, że o, ktoś jest z Polski, ona jest inna, ona jest z innego kraju, ona doświadczyła innych rzeczy. Ona nie będzie nam mówić 400 raz o tym, jak było super na koncercie w O2, bo my to już znamy, tylko to jest dla nich naprawdę ekscytujące, że ktoś jest z innego kraju. I szczególnie w muzie, jak wiedzą, że ja też robię to, co oni. Więc z mojej perspektywy super. Ja zwiedziłam głównie Londyn, byłam raz w Brighton, byłam raz w Cambridge. To jest tyle z moich wielkich wypraw dookoła, bo sam Londyn jest bardzo duży, więc żeby tak... Ja sama czuję, że po 2 latach nie zwiedziłam Londynu tak, jakbym chciała, że jest wiele rzeczy, których nie zobaczyłam. Ale no, ja naprawdę totalnie polecam to miejsce, żeby też odnaleźć siebie muzycznie, bo tam się można totalnie zainspirować i też podbudować w takim sensie, że tam naprawdę nie jest tak, że to są geniusze i my przyjeżdżamy z Europy,
po prostu jako osoby, które nic w tej muzyce nie zrobią i nic nie umieją, a wręcz przeciwnie, bo uważam, że muzyczna szkoła w Polsce jest na o wiele wyższym poziomie i jak ja tam przychodzę, jak przyszłam na pierwsze zajęcia, no to ja się automatycznie przyniosłam na zajęcia z drugim rokiem, bo ja już te rzeczy przerabiałam, więc mi to bardzo, bardzo otworzyło głowę. Ale też zawsze będę podkreślać to, że ja mówię z uprzywilejowanej perspektywy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, be open, ja bardzo chętnie odpowiem, jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z muzą, wyjazdem na studia, Anglią, czymkolwiek, to feel free, bo zaraz pewnie się będziemy zbierać. Ostatnia okazja. Kto chętny? No to ja może spuentuję pytaniem. Ci, którzy tutaj przyszli, pewnie śledzą twoją drogę artystyczną. Najbliższe plany, o których możesz już powiedzieć, albo też te, o których nie możesz powiedzieć, nikomu nie powiemy. Ojej, no ja przede wszystkim pracę nad drugą płytą i to taka bardzo poważna praca. Chciałabym jak najwięcej pokombinować teraz. Wyjdzie teraz parę piosenek z moim gdzieś tam featuringiem. No i Babie Lato gramy, letnie brzmienia, cały tak naprawdę, całe wakacje. Ja gram na wszystkich letnich brzmieniach, więc jeśli macie okazję, to wpadajcie, myślę, że będzie super. No i ja też chcę trochę pokombinować muzycznie. Dzisiaj gram cover The Neighborhood. Chciałabym trochę pójść w taką stronę, więc myślę, że przede wszystkim to. Skończyłem już oficjalnie studia, więc teraz mam taki pierwszy tak naprawdę mój tydzień wolności. Że wreszcie czuję, że nie mam nad sobą takiego kamienia, że muszę poznawać egzaminy. Więc myślę, że teraz to jest naprawdę czas dla mnie, żeby się skupić na muzie, na sobie. Trochę też się przeprowadziłam oficjalnie do Warszawy, z walizami przyleciałam już. Więc przede wszystkim to. I myślę, że się szykuje bardzo fajny singiel też. Jeszcze nie będę zdradzać kiedy dokładnie, bo sama nie wiem, ale jest już parę fajnych demówek. Ten koniec studiów to rzeczywiście taka ulga? Zrzucenie jakiegoś... Nie, ja wracam z absolutnym płaczem. Moi znajomi mnie żegnali z absolutnym płaczem. To było tak, że jeszcze ostatniego dnia, to było tak, że w czwartek oddawaliśmy licencjat wszyscy. Mieliśmy właśnie deadline w czwartek do 12:00 i potem spędziliśmy sobie cały dzień razem i przez to, że my tam z moją flatmate'ką mamy dosyć spoko mieszkanie, no to wszyscy u nas zanocowali, dlatego jeszcze razem wszyscy się obudziliśmy, zjedliśmy sobie śniadanie wspólne, tam 6 osób i mieliśmy takie oficjalne pożegnanie, oni mi znieśli walizki, przyjechała po mnie taksówka, no to było bardzo wzruszające, ja autentycznie bardzo ubolewam nad tym, że gdzieś tam ten mój etap się kończy, ale wiem też, że bycie w takim ciągłym rozkroku mnie mocno zmęczyło i trochę mi uciekł fokus, bo musiałam cały czas dzielić energię na okej, jestem w Londynie, muszę robić studia, jestem w Polsce, robię muzę, muszę kończyć rzeczy i przede wszystkim z tego względu wracam, ale absolutnie kocham to miejsce, mam nadzieję, że tam jeszcze kiedyś wrócę, żeby pomieszkać. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętasz to spotkanie tutaj absolutnie. W Kortowie, na Kortowiadzie i też kiedyś tutaj wrócisz na kolejny juwenaliowy koncert. Zalia, bardzo dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszam was na koncerty w tym sezonie.